Okej, okay. Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Zgrywusia. To jest już siódmy odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 1, edycja rozszerzona. Oczywiście wczytujemy sobie ostatni zapis naszej gry, w której byliśmy w chacie Abigail. I pamiętam, że... Czekaj, rozmawialiśmy już o wszystkim? Tak, dokładnie, rozmawialiśmy o wszystkim. Chciałem o coś spytać. Pytaj! Czekaj, masz coś na sprzedaż ciekawego? O roślinach polnych, otwory bagienne, księga zwierząt i bargesty. Okej, na razie ja mam mało kasy, żeby kupować cokolwiek, ale czekaj, mogę ci chyba sprzedać coś, nie? Czego? Nie, jednak nie mogę. A nie, mogę ci sprzedać... Kły bestii. Masz. 6 orenów zawsze się przyda, na wódeczkę będzie, nie? Dobra. Otwieramy sobie dziennik. I zrobimy sobie... Questa Ogon Salamandry. Nieufni wieśniacy. Wielebny nie ufa mi z powodu innego wiedźmina, który był tutaj wcześniej. Muszę zająć się sprawą bestii, a także porozmawiać z najważniejszymi osobnikami w wiosce, czyli Odem, Harenem i Mikulem. Może wtedy zdołam się czegoś dowiedzieć. Okej, dobra. Gdzie oni są? Dom Harena. Dobra, idziemy do Harena. Pierwej. Dobra, ale przydałoby się może pomedytować, żeby był dzień, bo w nocy to te skurczysynki latają, o właśnie o nich mowa. Ale nie widzę tutaj żadnego ogniska, w którym mógłbym medytować. Czekajcie, muszę iść tędy, okej, dobra. Dobiegniemy sobie tędy. Wybaczcie za mój głos, jestem trochę przeziębiony. Morderca! Powstrzymajcie mordercę! To ja? Morderca? Co wy ode mnie chcecie, ludzie? Dajcie mi spokój. Okej, dobra, lecimy sobie do Harena. Musimy zdobyć jego zaufanie i napić się z nim chłodnej, dobrej, żytniej wódeczki, oczywiście. Dobra, ale nie widzę żadnego ogniska, w którym mógłbym pomedytować do rana. Ale to chyba nic takiego, jak pójdziemy do Harena w nocy. Czekajcie, bo nie wiem, czy się nie zgubiłem. Nie, tędy trzeba biec, dobra. Ale patrzcie, jak oni są irytujący, nie? Te psy. Coraz więcej ich. Ciężki twój los. No patrzcie, jak się uparły i biegną za mną. No to kurde, skurczysynki. Ej chłopy, milicja, milicja, chodźcie, pomóżcie mi z nimi, dawaj. Patrzcie na to. Patrzcie, to będzie fight. No, atakujcie ich, co wy? Patrzcie, drugi zginął, ja pindole, co za nieudaczniki. A co, ty ze mną walczysz? Ale to jest łoś, ty. Zamiast... Niestety, wybacz, musiałem to zrobić. Sam mnie zaatakowałeś. Zamiast pomóc mi z bargestami, to oni atakują mnie. Logika miejskich chłopów z wyzimy. Dobra, więcej będę miał rzeczy do ograbienia z was. Dobra, idziemy do Harena. No, nigdzie nie widzę żadnego ogniska, żeby sobie pomedytować do dnia. O, jest ognisko.
Czekajcie, ale wiem, że chyba tam koło młyna w nocy pojawia się ten taki utopiec, o którym mówił łowczy królewski. Zobaczymy, czy on tam się znajduje. Jak się tam znajduje, to oczywiście go zasiepiemy i weźmiemy sobie nagrodę od wielkiego łowczego. Jeśli dobrze pamiętam, on powinien być gdzieś za tym młynem, pojawić się ten utopiec. O, jest Nadir. Tak, to on. Dobra, idziemy go rozwalić. Czekajcie, zobaczymy, czy uda mi się go Ardem na hita jebnąć. A jednak nie. Chociaż, a nie, udało się. Dobra, pięknie. Ładna strzała. O, i znowu. 2 metry od utopca. Geralt wbija miecz w ziemię i go zabija. Dawaj, styl grupowy. I lecimy z nimi. Dawaj, 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 Gerwazy, co ty? Dobra, ładnie. Teraz zbieramy sobie z niego szczątki. O, jest. Głowa topiciela. Okej. Okay. Potwór z jeziora. Muszę zanieść trofeum do wielkiego łowczy. No i pięknie. Jednak się nie myliłem, że tutaj ten skurczysynek może być. O, jeszcze mamy zrobione zlecenie na utopce. Możemy zgłosić się do wielebnego i odebrać sobie nagrodę. A, proszę. 2 pieczenie na 1 ogniu. Dobra, to zaraz mieliśmy iść do Harena, ale zmieniamy plan i idziemy sobie do łowczego odebrać sobie nagrodę, czyli oreny na wódeczkę i kartofle papy Wesemira oczywiście. Dobra, Gerwazy, dawaj, szybkim kroczkiem biegniemy sobie do wielkiego łowczego królewskiego, kurewskiego znaczy się. Ale denerwujące jest to, że nie ma tutaj tych punktów szybkiej podróży. Że w Wiedźminie 1 trzeba wszędzie i biegać, nie? Może i jest urok, wiadomo, tych miejsc, bo są fajne, klimatyczne, ładne, ale po dłuższym czasie, jak już się tak chodzi, nie? To trochę to nuży, nie? Ale nieistotne. Może jakby były te punkty, to by nie było tego uroku, nie? Z gry. Okej, okay. Dobra. Panie łowczy królewski, gdzie pan jest? Biegniemy do pana po nagrodę. A tam jest chyba od razu ognisko, to sobie przy nim odpoczniemy. Pomedytujemy, rozdamy sobie talenty. Czekajcie, gdzie? O, patrzcie, jak te liście ładnie spadają z tych drzew. Nie, to są liście? Ta, liście. Ale to zajebiście wygląda. Dobra, jest pan wielki łowczy kurewski. Idziemy. Oddajemy mu łeb tego śmierdzącego stwora i odbieramy nagrodę za wódeczkę i idziemy do karczmy narąbać się jak wieprzek. Okej, wstawaj, panie, wstawaj. Co pan tutaj śpi? Witaj. A witam, witam. Mam ze sobą łeb Yennefer z jeziora. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie. Zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Uhuhu, dzięki, mordo. 200 orenów będzie na miesiąc w zabawie w burdelu. Dobra, 200 orenów, mamy ognisko i sobie talenty rozdamy. Pomedytujemy sobie do dnia, ale czekajcie. Talenty. Inteligencja, może coś w inteligencji, co? Natężenie bazowe znaków plus 10, to sobie zrobimy. O, i to. Pozwala identyfikować i zbierać zioła, na pewno się przyda. O, i Geralt przypomina sobie wiedzę na temat bardziej potężnych potworów. Nie musiał ich spotykać w grze. Dobra. To mi się na pewno przyda. Teraz sobie damy trochę punktów właśnie też w inteligencję, w alchemię może trochę. Zobaczymy, nie? Dobra, i medytujemy sobie do dnia.
Okej, dobra, i przejdziemy się do... O, dostaliśmy wpisy w bestiariuszu nowe? Okej, o Bargeście. Ludzie powiadają, że Bargesty są zjawami, które przybierają postać upiornych psów i prześladują żywych. Według niektórych podań potwory stanowią... for pocztę dzikiego gonu. Inne legendy mówią, że upiory pojawiają się jako dopust do bogów i są wcieloną zemstą. Wszystkie opowieści zgadzają się co do jednego. Bargesty są bezlitosne dla żywych. Informacje o gulu. Mówi się, że gule były kiedyś ludźmi, którzy zostali zmuszeni do pożerania zwłok i po latach spędzonych w ciemnych kryptach ulegli potwornej przemianie. Wieczny głód guli może zaspokoić tylko mięso człowieka, więc stworzenia zabijają ludzi, a niedojedzone resztki pozostawiają w zakamarkach krypt. Okej, ale czytałem już to. A denerwuje mnie to, że już to czytałem, a pokazuje się wykrzyknik przy tym, jakby to nie było odczytywane, nie? Kurde. Trochę gówniane to jest. O, zajazd, nowe miejsce. Zajazd na podgrodzie został pozostawiony, postawiony z myślą o podróżnych i kupcach zmierzających do Wyzimy. Właściciel przezornie otoczył go wysokim ostrokołem, chociaż zajazd nie oferuje przesadnych wygód, można w nim bezpiecznie spędzić noc i zjeść posiłek. Na gości czeka również szeroki wybór alkoholi. No, papa Wesemir by to polubiłby ten wpis. Dlatego zawsze można znaleźć tutaj towarzysza do rozmowy, czy partyjki kości, albo partyjki gwinta. Dobra, my się teraz przebiegniemy do tego, do Wielebnego, aby odebrać nagrodę za utopce, które wybiliśmy wcześniej. A pogoda taka szara, deszczowa, brudna. Taka typowy klimat jesiennej, słowiańskiej jesieni. Oj, Gerwazy, szkoda, że nie możesz szybciej biegać. Jedynie w nocy szybciej biegasz, ale dobra, to nieistotne. Truchcikiem sobie pobiegniemy. Ale ta wioska ładnie wygląda. Pięknie, kurde, o. Praca, praca. Mało kto robi taką karierę. Dobrze mieć swojego człowieka w straży. Prawda to? Załatwi coś czasem dla podgrodzia. Teraz to mu się chyba ręce od niewieścich tyłeczków nie odkleją. Znowu prawdę mówicie? Chłopak chutliwy jest jak mało kto. Ha, to pewnie gadali o tym. O tym Mikulu. Co z miasta przybyła? Nie zielarka, tylko medyczka pełną gębą. Widziałaś, jak jest ubrana? Ladacznica. A wszystkie miastowe tak się ubierają. Wyzima to gniazdo rozpusty. Tam narodziła się bestia. Zrodziła się z poróbstwa. I stamtąd przyszła zaraza. A kurde. Zaraza. Jak wszyscy będą przyszła zaraza. Krucy będą ucztować na naszych truchłach. A, modlić się trzeba, żeby choroba dom ominęła. I wieczny ogień trzeba rozniecać. Aj, zabobony na każdym kroku. Wiedźminie. Mój wnuk umiera na zarazę i bardzo cierpi. Okażesz mu litość. Co masz na myśli? Słyszałam, że wy, wiedźmini, znacie sekret leku zwanego białą mewą. Powiadają, że to lekarstwo przynosi ulgę cierpiącym. Chciałabym, żeby mój wnuk umarł bez bólu. Czekajcie, mam białą mewę? Jest, mam, masz. Dziękuję, wiedźminie. Mam nadzieję, że lekarstwo pomoże i mój wnuk umrze w spokoju. Bywaj. A poczekaj, Wielebny nie chciał mi pomóc. Ukradłam mu sygnet, może ci się przyda. O, dzięki, kurde, ale ja już chyba mam jeden sygnet. Mam dwa. Jeden tutaj. Drugi tutaj, nie mogę założyć drugiego, dobra. Idziemy odebrać tą nagrodę od pana Wielebnego, oczywiście, rzecz jasna, na wódeczkę. O, możemy zbierać sobie zioła wreszcie, jaskółcze ziele. Na pewno się przyda. Też się przyda, biały mirt przyda się na 100%, jaskółcze ziele. Przyda się.
Odmieniec, nie odmieniec. Ale nie lubię takich może pogody. Będzie z ciebie pożytek. I na dodatek. Barberka, bierzemy sobie. Poproś wielebnego, żeby pomodlił się za ciebie. Oho. Na pewno go o to poproszę, dobra. Wielebny, dawaj nagrodę, gdzie on jest? Nie ma go w chacie. Odmieniec, nie odmieniec. Okej, to skoro nie ma go tu, to jest tutaj, dobra. Czy przy kościele. Mów szybko. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja. I niech wieczny ogień cię oświeci. Dobra, dzięki. Ile dostaliśmy? Okej, zlecenie wykonane. 100 renów. Pięknie, kurwa. Dobra. Idziemy sobie do Harena, bo musimy zdobyć zaufanie jego, Mikula i Oda. Więc sobie w deszczyku ma lekkim truchcikiem przebiegniemy. Patrzcie jak to wygląda, zobaczcie jakie to jest śliczne, nie? I ja jebę. I ta muzyka. Wiedźmin jeden ma ten urok w sobie, to jest prawda. Klimat, urok. Coś pięknego. Czekajcie, zapiszę sobie gierkę. Okej, dobra, giereczka zapisana. O, widzimy Harena, idziemy sobie z nim pogadać, zobaczymy co ciekawego nam powie. Jest, można z kimś tutaj porozmawiać? Nienawidzę Skojatel. Przez utopce nie można schlać się nad wodą. Niedawno nocowałem nad brzegiem i widziałem topielca. Trzeba było pić mniej wina. Masz na myśli utopca? Masz na myśli utopca? Nie, czasami widuję na brzegu utopce i wiem, że są mniejsze. To był chyba topielec. Co wiesz o topielcach? Są nieco większe i silniejsze niż zwykłe utopce. Jak utonie ktoś o nieczystym sumieniu, wielki zbrodniarz jaki, czasem zmienia się w takiego stwora. Zaślepiony złością, pragnie wciągnąć pod wodę wszystkich żywych. Gdzie spotkam tego topielca? Pojawia się czasami nocą przy brzegu. Załatw go, Wiedźminie. Zobaczymy. No, tylko sęk w tym, że już my to zrobiliśmy, nie? Nie sądziłem, że aż tak wiele dzieci z wioski umarło w czasie zarazy. Dobra, witaj, Haren. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. Czas wywiadu. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. Spójrz na to. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć, okej, dobra, to zacznijmy sobie od tego. Czym handlujesz? Czym handlujesz? Wszystkim po prawdzie, ale ciężkie teraz czasy, więc wybór mały. Pokaż, co tam masz. Klient nasz pan. O proszę, jakieś siekiery. Temerski mięć żelazny, obrażenia minus 20%, kuru. Przysyła mnie wspólny znajomy Zoltan. Przysyła mnie wspólny znajomy Zoltan. Ciebie też w to wciągnął, szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, partyjkę? No raczej, kurwa, nie inaczej.
Dawaj, 20. O, mam 687 orenów, kurwa. Jestem bogaty. Dobra, dawaj, lecimy. Rzuć kośćmi. O kurwa. O, mam duży street. Ty. Dobra, dawaj, 30 jeszcze dokładamy. Ale ja nie rzucam moimi kośćmi, bo mamy dużego streetka. 5. Było miło, dobra, druga runda, dawaj, rzut kośćmi. 6, 6, 4, 4, dwie pary mam. Dobra, dawaj. I patrzcie teraz, nie? 6 będzie. Kurwa, mało brakowało. Jest, dzięki. Wygrałem z Harenem. Pu, dawaj kasę, śmietku. Dobra. Przysyła mnie Wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Przysłał mnie Wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz. Ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuje. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Dobra, gdzie mam szukać tych utopców? Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. Wiedźminie? Dobra, żegnam. Żegnam. Wyważę z wody po zmierzchu, dobra, czyli muszę... O, mam nowy poziomek. Pięknie, pięknie. Nowe zadanie, nocni goście. Okej, dobra, więc lecimy sobie... musimy sobie pomedytować do zmierzchu i... O, oczywiście rozdamy sobie nowe talenciki. Czekaj, mamy 3 talenty. Siła. Parowanie 10, nie. O, regeneracja żywotności plus 1 na sekundę. To sobie weźmiemy. To mi nie jest potrzebne. Zręczność. Odbijanie strzał, parowanie nie. To też mi nie jest potrzebne. Wytrzymałość. Okej. To i inteligencja tutaj. Pomaga przyrządzać oleje, dobra. To mi się na pewno przyda, bo oleje, jak wiecie, są bardzo przydatne i na pewno będziemy sobie jakieś oleje tworzyć na potwory, kiedy będzie jakaś oczywiście walka z nimi. Dobra, medytujemy sobie do zmroku i powybijamy sobie te utopce, o których nam wspominał Haren. Ale nie wiem, czy nie jest za wcześnie i to chyba trzeba jeszcze pomedytować do zmroku, tak mi się wydaje. Dobra, pomedytuj sobie do zmroku. Medytujemy do zmroku i teraz te utopce powinny pokazywać się tam przy jego tych towarach bodajże. Tylko czekajcie, zapiszę sobie giereczkę. Dobra, wyjmujemy stalową knagę i idziemy zapolować sobie na utopce. Dawaj. Jest, leżysz. I do bitka. Dawaj, lecimy z frajerami. O, ładnie. Piękne cięcie. I do bitka. Prosto w szyję. Ładnie. Dawaj, kolejni gdzieś powinni się pokazać, czy nie? Czy to już wszyscy?
Zbieramy sobie oczywiście składniki. Dobra, chyba czekamy na kolejną partię ich. Dobra, gdzie są następni? Zbierzemy sobie zimejkę. O, poko, pokazuje się następni. Dawaj, lecimy z nimi. Pięknie, dawaj, dobijamy drugiego, a nie zdążyliśmy, dobra. Dawaj, Grwadze, co ty, leci z nimi. Dawaj, pięknie, kurde, siadło to ładnie, dawaj. No co ty robisz, kurwa? Idiota. Dawaj, szybki atak. Dobra, pięknie. Kedmil Hafkaren. Oho. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Dwan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vadgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. Oczywiście, że mam. W sumie. Ach, huk, tam macie te towary. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafail, Vadgern. Bywaj. Dobra, o, dostaliśmy wpis w dzienniku o elfach. Zaraz sprawdzimy sobie, co takiego o nich... Elfy to piękna i długowieczna rasa o spiczastych uszach, ostrych rysach twarzy i równym, pozbawionym kłów uzębieniu. Zachowują się wyniośle i dumnie, przez wieki wykształciły wyrafinowaną, wysoką kulturę. W chwili obecnej jest ich niewiele i pozostają w ciągłym konflikcie z ludzką cywilizacją. Dlatego wiele młodych elfów przyłącza się do komand Skoyatel, aby walczyć o swoje prawa. Okej, dobra, idziemy teraz porozmawiać sobie z Harenem o sytuacji, która właśnie zaistniała niebawem. Znaczy, zaistniała przed chwilą. I teraz zobaczymy, co on nam powie i jak zareaguje na to, że oddaliśmy towary elfom. Wiedźminie? Zabiłem dla ciebie utopcę, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skoyatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szamot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie. A przy okazji, co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. Szaleli? Całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich doniósł... Co masz na myśli?
Wyznaczono nagrodę za głowy Skojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Żegnam. Dobra. Zadanie zakończone. Nocni goście. Dostaliśmy w glosariuszu wpis o... Skojatel. Skojatel to podzielona na komanda, czyli sam... Skojatel to podzielona na komanda, czyli samodzielne oddziały, grupa elfich i krasnoludzkich buntowników walczących z dyskryminacją nieludzi. Ich sprzeciw wobec rasizmu bardzo szybko przyjął drastyczne formy. Skojatel napadają na karawany, grabią, mordują i palą wsie. Ludzie wysyłają do walki z nimi wojsko, nie próbując nawet w pokojowy sposób rozwiązać konfliktu. Nazwa Skojatel w elfim języku oznacza wiewiórka i wzięła się prawdopodobnie od zwyczaju przypominania przez buntowników do ubrań wiewiórczych ogonów. Dobra, to by było na tyle, widzowie, w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie, za uwagę. Żegnam się z wami. Oczywiście zostawcie jakiegoś lajka, subskrypcję. Do następnego. Cześć.